Siemanko, słuchajcie, dzisiaj zaczynam testować dla Was nowe energetyki G-Fuel Energy. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem, to do końca roku na guildfree.pl są one przecenione z 20 zł na około 5 zł. No i dobra, może takie szybkie info o energetykach G-Fuel na początek. W takiej jednej puszce jest 300 mg kofeiny. Przypomnę tylko, że Monster ma 150. Dzik ma 200 mg, to ma 300. Na polskim rynku nie jesteście w stanie kupić tak silnego energetyka, dlatego no niepełnoletnim odradzam. Mnie nawet, który jest przyzwyczajony do takich dużych dawek kofeiny, to po tym energetyku serce szybciej wali, ręce zaczynają się trząść, także to jest już naprawdę mega silna dawka. No a dwa on normalnie kosztuje dwie dychy do końca roku na Guildfree. Jak coś jeszcze zostało, to jest za 5 zł, więc można spróbować. Zobaczmy, jak to smakuje. W ogóle nie wiem, jaki to smak. Nazwa tego energetyka to Hype Sauce. No niestety, powiem szczerze, że smak jest bardzo słaby. Rozpuszczone landrynki z dodatkiem wapna. 3 na 10. Buli, 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 chcę podbić swój świat. No dobra, piątek. Przed samymi świętami. Jutro jadę do domu, do Białegostoku. Na święta, do mamy. Uważajnie i idę pracować. Siedemdziesiąt siedem i pół. Przypomnę tylko, że jest 22 grudnia. 1 stycznia to ja będę ważył z 85. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Zrzucimy to. Razem od stycznia. Czy wy jak to pewnie oglądacie, to jest styczeń za rok, także ja już wiem, czy schudłem wtedy. Czy może ważę 140? Tak też może być. Dobra, elo, idę. Słuchajcie, co się dzieje za oknem, to normalnie masakra jakaś, aż wam chyba pokażę. Patrzcie na to. Lepiej widać z okna w sypialni. Jaka śnieżyca, normalnie masakra. Siema, dzisiaj kolejny G-Fuel Wumpa Fruit. Nie wiem, czy tak się wymawia, nieważne. 300 mg kofeiny na puszkę. W Polsce najwięcej ma dzik. Dzik ma 200. Monster ma 150, to ma 300, także uważajcie. Cena 5 zł. I cena jest tylko do końca roku na guildfree.pl. Przecenione są z 20 zł. Zmienia się prawo, więc wyprzedają zapasy. A, i wczoraj pojawiły się zarzuty, że ja nie oznaczam reklam. To nie jest reklama. Sam to kupiłem za własne pieniądze, sam testuję i nikt mi za to nie płaci. A Guild Free polecam, bo lubię ten sklep i często tam kupuję. No i jak robią promkę, gdzie przeceniają energetyki z 20 zł na 5 zł, to ja wam o tym mówię. No, może też skorzystacie, tak jak ja skorzystałem. Wasze zdrowie. No i jeżeli chodzi o smak, to jest to bardzo słodka woda z lekkim aromatem jakiegoś owocu, ale nie do rozróżnienia. Ciężko to będzie wypić, naprawdę jest niedobre. 3 na 10.
Yeah, I just wanna be great. Dzień dobry, sobota, 23 grudnia. Ja za chwilę wyjeżdżam do Białegostoku. Lampa się rozładowała. Dobra, przeżyjecie bez lampy, ale ją podładuję, od razu podłączę. A może ciekawe, czy jak ją podłączę, to zaświeci się. O, zaświeciła się, jak podłączyłem. Dobra, ja jadę do Białegostoku. To jest za pół godziny. 23 grudnia. Wracam we wtorek. We wtorek to jest 26 grudnia. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. No, 3 dni mnie nie będzie. Chyba. Albo 4. Nieważne. Zaraz sobie przetestujemy od PewDiePie'a G-Fuela. Tylko muszę się jeszcze w strój świąteczny ubrać. Trochę mi się nie chce, ale dobra. Skoro mam, to już nałożę 5 minut, stracę. Ważenie. Taścik. Ubieram się. Wyjeżdżam. Następne ważenie 27 po świętach. A to będzie hardcore. Siedemdziesiąt sześć i siedem. Po świętach pewnie 8 dych przebije, ale trudno. Dobra, idę nagrać teścik. Trzymajcie się, wesołych świąt. Siema, kolejny dzień, kolejny G4L. Tym razem strawberry slushy. Jak widać, puszka ma 0 kalorii i 300 mg kofeiny, czyli 2 razy więcej niż Monster. Kupione za 5 zł na guildfree.pl. Zobaczmy, jak to smakuje, i powiem wam, że pierwsze dwa były tak obrzydliwe, że tego trzeciego już nawet nie miałem ochoty testować, ale to dla was zrobię. Dobra, po pierwszym łyku chciałem powiedzieć, że jest to pierwszy G-Fuel, który mi smakuje, ale nie powiem tego. Truskawka, która tu jest, ma taki smak jak truskawka z kompotu, taka, która już oddała swój smak do wody. Nie wiem, jak to nazwać, ale ona jest taka nieświeża. I to jeszcze nie jest taką najgorszą wadą. Najgorszą wadą jest to, że ten energetyk jest tak słodki, że nie jestem w stanie go pić. Ja kocham słodkie rzeczy, przesłodzone, uwielbiam, ale tego nie wypiję. No, znaczy wypiję, ale nie dałbym rady przez tą słodycz pić go na co dzień. Jest za słodki po prostu. Limit słodyczy w tym energetyku to jest jakiś kosmos. Ciężko mi go polecić, ale da się wypić, no nie wiem, 5 na 10.